Podejrzewam, że tu nas czeka skomplikowana przeprawa. Nic ci nie jest, stary. Dopiero tutaj dziwnie nas czeka skomplikowana będzie wrócić do Hogsmeade. Przeprawa. Chodźmy do Miodowego Królestwa. Dobra, idźmy tam. Zaraz zaczną wyć syreny, nie jak tylko przejdę przez ten płotek, tak czuję. Co to za hałas? To zaklęcie zawodzące. Musieli wiedzieć, że się tu zjawimy. O, halo. Protego, jak się rzucał Protego? Zapomniałam, shiftem. Dobra, jednego już żeśmy ukatrupili. Okej, super. Nice, jesteśmy coraz bliżej. Gdzie jest jeszcze jedno? Wiedziałam, że tu gdzieś jest. Mam Expelliarmus. Fantastycznie. Którędy mam iść? Tędy? Nie. Oni chyba po prostu... A jednak, Hermiona. Nie. Sorry, ale nie. Teraz już wiedzą, że tu jesteśmy. Dobra. No, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy zaklęcia zmieniać. No psa. Jezu, myślałam, że to Voldemort. Taki łysy. Poddaj się, Potter, to puścił twoich przyjaciół. Jakich przyjaciół? O czym ty gadasz, stary? Jakich ty masz moich przyjaciół? I gdzie? Chciałabym się dowiedzieć. Bo jestem bardzo ciekawa tego. Musimy dostać się do Miodowego Królestwa, nim wezwą sami wiecie kogo. Prawdopodobnie już to zrobili, wiesz, Hermiona? No to wezwanie sama wiesz kogo jest dosyć proste, jakby to ten powiedzieć. No cóż. Po prostu wiedzieli, że... ...na kremowca pod przymiotły. Nie pora teraz na to. Czemu nie pora? Mamy prawo marzyć. Strasznie dziwnie, tu mamy iść na pewno? Możemy łatwo wpaść w pułapkę. Ale dobra, skoro Hermiona otwiera, znaczy, że tędy. Musi być okropnie, gdy Snape jest dyrektorem. Otwierasz? Spójrzcie. Tam. Słuchaj, z nim przejdziemy pół tej ulicy, stary. Możesz zrobić przejście? Jak mam zrobić przejście? Drętwota! Wow. Czy to Potter? Czarny pan nie będzie tolerować pomyłek. Ua! Nie tak. Przejdziecie! Dobra, jest. Ktoś tu się pojawi bliżej teraz, prawda? Albo nie? Oni będą za nami? Jest ich więcej! Dobra, na razie widzę, że nikt nie używa. Okej. Okay. Pytam się, co to jest bliski dystans, a co to jest daleki dystans w tej grze. O. Dobra. Jeden z drugim, sio. Ostrożnie! No ale Hermiona, ja ci tutaj Expelliarmusy rzucam, a ty nic. Dobra. Poszli sobie. Ale tu ich będzie więcej.
raczej są tam jednak. Proszę się zadrętwotować. Jest jak się skupiłam. Ron, nie irytuj się tak. Stary. Dobra. Na szybką ewakuację opanowaną do perfekcji. Expelliarmusa chciałam rzucić. A. Ej, czekajcie, ale czy to, że ja znam Expelliarmusa, to znaczy, że oni też mogą go na mnie użyć? Dematerializował się? Nie, tylko się schował chyba. Tak myślałam. Mamy punkt kontrolny. Tylko kot. Chyba. Kot albo koza. Tak. O szlak. To za masakra. Jest tu zbyt wiele kryjówek dla śmierciożerców. Uwaga! Są na scenie! Fuck. Złamanie nogi! Dobra, zdematerializował się. Ej, Ron, zasłaniasz mi trochę, stary. Z lekka mi przeszkadzasz. Dobra. Muszę trafić go z dwa razy. Ale się nakręciłam. Ale walka. Walka cichnie. On jest coraz bliżej. Dobra, oni sobie poszli. A skoro oni poszli, to my też możemy. Trzeba ich uważnie obserwować, bo oni się z reguły chowają pierwsi. Tam mam dojść. Dobra, już? Chyba nie. Kto tam jeszcze się awanturuje? Przestań biegać! O! Jezu, czy jest ciemno, to mnie przeraża. Jakiś lumos mi dajcie, cokolwiek. Punkt kontrolny. Ale się wszystko uciszyło tak nagle. Myślisz, że Hogwart jest bezpieczny? Mam nadzieję. Dobra, tak biegnę za te przeszkody. Okej, muszę dojść tu, Hermiona, otwieraj. Chroncie mnie, spróbuję ją otworzyć. Okej. Usuwam się z przodu, ale jeszcze trochę. Jeszcze trochę? Znaczy ile? O co chodzi? To już prawie gotowe! Tak. Oni tu podchodzą coraz bliżej. Sio! Dobra. Sprawdźmy, co tam jest. Zdematerializowali się, super. Już
już prawie dotarliśmy. Harry, oni wiedzieli, że się zjawimy. To może być kolejna pułapka. Tego no i nic na to nie poradzę. Poza tym nie mamy przecież innych pomysłów. Ci śmierci rzeczy w matkach są gorsi. Nie ma ucieczki! Czarny bandzie! Nie chcę kary! Bez sensu! Okay. Nie dotrzemy do Miodowego Królestwa! Tędy, Harry! Kryjcie się w hali targowej! Jakiej hali targowej? To krócie nas tak bombarduje, że nie... Tak! Okej. Tam ich nie ma. Taki plus. Poddaj się, Potter! Mamy ich! Nie! Przykro mi. To jest odcięty, ten jest odcięty. Ale naparzył serią. Boże, oni mi zaraz dopadną. Już? O, fuck. Nadchodzą dementorzy. Rzuć expecto patronum, Harry. Jak? Okej, automatycznie. Rozumiem. Daj, Potter! Głupcy! Po co tu przychodzicie? Pan jest Aberforth. Brat Dumbledora. Wiecie, jakie to niebezpieczne? Pana brat dał nam zadanie do wykonania. Musimy dostać się do Hogwartu. Dziś w nocy. Szaleństwo. Ariana... Wiecie, co robić. Panie Dumbledore, dziękuję. Pamiętaj, by używać osłony. Dzięki za radę, gro. W dobrym momencie mi ją podrzucasz. Wow. Yupikajej. Uhu. Neville? Wierzyłem w ciebie. Pokój życzeń. To jedyna droga w tej z powrotem. Wszędzie pełno śmierciożerców i dementorów. I jak jest Neville? Ze Snape'em jako dyrektorem? Prawie go nie widuję. To Karołów trzeba się pilnować. Odpowiadają za dyscyplinę. O, masakro. Powiedzcie proszę innym, że Harry wrócił. No dobra, jaki jest plan, Harry? Jest tu coś związanego z Ravenclawem, schowane w zamku. Może nam pomóc pokonać sam wiesz kogo. Masz jakiś pomysł? Diadem Rowena Ravenclaw. Coś jak korona. Zaginął wieki temu. Harry! Snape wie, że byłeś w Hogsmeade. Zbiera wszystkich w wielkiej sali. Teraz. O, masakro. Dowiedziałem się, że Harry'ego Pottera widziano w Hogsmeade. Wdrożyliśmy strategie obronne, by zagwarantować, że noga Harry'ego Pottera nie postawi się w Hogwarcie. No to chyba macie problem z zabezpieczeniami. I to raczej poważny, obawiam się, dyrektorze. Jak śmiesz zająć miejsce Dumbledora? Powiedz! Jak patrząc mu w oczy, zabiłeś go. Powiedz im! Myślisz, że dzielny jesteś przychodząc tutaj, co? Ale będzie. Świadczy to raczej o głupocie. Jakie ona? Okej. Okay.
przesiąść punkty gryfonom. Jak uważasz, Amigusie? 30 punktów będzie w sam raz. Dobra, mam problem z tym ekspeliarnisem. Myślisz, że to was uciek? Już sobie spadacie stąd. Dobrze tam. A, bo oni mają ekspeliarnis, nie zauważyłem. Czarny pan cię ukaże! Ale kto? Przemów chłopcu do rozumu! No nie wiem, Amigusie! Jest tak uparty! Do widzenia. Spadaj! Teraz Snape. Nie stawaj na drodze czarnemu panu, Minerwie. Ale że jak to? Dobrze, Harry. Zajmę się profesorem Snape'em. Jesteś tchórzem, Severusie. Będę Minerwą grała teraz. Drętwota! Ale potężne zaklęcie o masę. Proszę. Kontrolny. Nie potrzebuje twoich zachęt. Zawsze sprawiał problemy. To chyba wystarczy. Prawda, panie dyrektorze? Daj mi chłopca. Tak. Protego! Gdzie on jest? Dobra, tam jest skupany. Nie dostaniesz potem. Jeszcze nie jest za późno. Daj mi chłopca. Harry Potter jest pod moją ochroną. Okej. Wow, się przestraszyłam, bo nie wiedziałam, skąd on do mnie strzela. Masakra! Tchórz! Tchórz! Wasz dyrektor uciekł, jak się wydaje. Nie chcę was skrzywdzić. Dajcie mi Harry'ego Pottera, a ja Voldemort nie tknę Hogwartu. Dajcie mi Pottera, a ja was nagrodzę. Zakładam, że wrócił pan nie bez powodu, panie Potter. Czego pan potrzebuje? Czasu. Czasu na znalezienie diademu Ravenclaw. Rób, co musisz robić. Zabezpieczymy zamek. Longbottom, panna Weasley, Finnegan, mam dla was zadanie. Wow, ale mam ciary! Ciary mam straszne! Zdajesz sobie sprawę, że nie zdołamy powstrzymywać bez końca, sama wiesz kogo. To nie znaczy, że nie możemy go opuścić. Pierdotum lokomotor! Hogwart jest zagrożony! Obsadźcie granice i chronicie nas! Protego Maxima! Harry, to nieważne, czy znajdziemy horcruxy. Jeśli nie zdołamy ich zniszczyć. Zniszczyłeś dziennik Tomarilla Quem Basiliszka, tak? A gdzie możemy taki znaleźć? Pójdziemy do komnaty tajemnic. Dobrze. Weźcie mapę Huncwotów. Łatwiej mnie znajdziecie. Jakby kluchę połknęli wszyscy. Wow. To była mocna scena, przyznam. Zdecydowanie. Mam pytanie. Czy zmieniałaś w Zenicie przerzutki? Jak jechałaś? Mam przerzutki?
Tak właśnie. Dobrze. Dobre pytanie.